Mamy sobotę. Ojej, kupiłem wam 25 po 6. Trzeba ruszyć. Przepraszam, ale alergia się odzywa. Trzeba ruszyć. I teraz tak. Tu już obok mnie to pusto się porobiło. Tam po prawej stronie też pusto. Jakieś 560 km mam do przejechania na dzisiaj. Pogoda ok, 4 stopnie na plusie. No i co, ruszamy z Le Mans. I przed siebie kierunek Baden-Baden. Aczkolwiek dzisiaj też zostaniemy jeszcze we Francji na weekend. Dobra. Ruszamy. Chłodnia, która stała obok mnie, bo wczoraj auto, obok którego stanąłem, odjechało. No i niestety przyjechała chłodnia i mi zaczął grzechotać, ale na szczęście była to taka chłodnia, która nie hałasowała aż tak bardzo. Chyba nie była taka stara po prostu. No i tam pogrzechotał trochę, nawet nie za często, powiem wam. Ale tu jest wąsko, kurde. Nawet nie za często grzechotał. Także nie przeszkadzało mi aż to tak bardzo. Ale są właśnie takie, mówię, tu cały parking był dalej wolny i mógł sobie chłop pojechać tam dalej, nie? Ja rozumiem, że on też chce mieć bliżej stacji i tak dalej. Ale kurde, no... Kierowcy z chłodni nieraz to nie rozumieją, że są utrapieniem. Jeszcze jak jest taki grzechotnik, który faktycznie napizdża i aż się trzęsie cały, jak się włącza ten agregat. A jak mówię, jest dużo miejsca, to powinni stanąć sobie gdzieś na wolnej przestrzeni, jak jest dużo rajek i tyle. Jak ktoś koło niego ustawi, no to jest problem tego ktośa. Ale jak jest dużo miejsca, a taki kierowca chłodni ustawia się między plandekami, no to kurde, no chyba że jest włączona, to jest ok, no ale jak jest włączona, no to robi, dla mnie to po złości. Dobra, jedziemy. Czarno jest, bo tu niestety na zachodzie dłużej jest ciemno, ale jest dłużej widno. Także są plusy i minusy tego. Latem jest fajnie, bo długo jest widno. No to jedziemy. Dobra, zrobiło się widno, ale i pogoda się skiepściła. Bo jest mokro i tam widać, że za chwileczkę będzie lało. No jest po prostu do dupy. Mam jeszcze przede mną 440 km na dzisiaj, także mam nadzieję, że tam gdzie dojadę, taka miejscowość Sadancour, duży parking, koło 16 tam powinien być. A miejsce tam powinno być, bo to jest wielki parking. Stacja benzynowa. Mam nadzieję, że weekend będzie tam udany. Jechałem na parking. Zrobię tutaj sobie pauzę, 45. Zobaczcie, no puste parkingi są po prostu. A mnie dopadła alergia. Po prostu zrobiło się pięknie, wiosennie. A to się właśnie łączy z tym, że dopada człowieka alergia. O, podjadę tam dalej sobie stanę. Wykręcę 45 minut i jeszcze będę miał 2,20 jazdy na dzisiaj i zatrzymamy się na parkingu Sadancour na weekend. Także tu sobie stanę, zaparkuję godzinkę czasu i w drogę. Ok, po pauzie. Szkoda, że taka krótka i tak ponad godzinę, bo wam po prostu się zdrzemnąłem. Niebezpieczna strefa. Wyjeżdżamy, o właśnie, niebezpieczna strefa we Francji. Firma TomTom nie może, znaczy nie może, we Francji nie można mieć urządzenia ostrzegającego o fotoradarach.
Także tutaj zamiast, uwaga, tam pomiar prędkości, albo że radar stacjonarny, to jest nawet na jako ikonka nie ma radaru w nawigacji, tylko jest po prostu trójkąt z wykrzyknikiem i ostrzega nawigacja o niebezpiecznej strefie, o niebezpiecznym miejscu i tak dalej. To jest oczywiście w tych samych miejscach co fotoradar. Jak jest strefa, to jest tam z kilometr wcześniej, zobaczcie. Pokazuje, że przez 2,1 km może stać jakiś radar. Tak. A my teraz dopiero dojeżdżamy do tablicy informacyjnej, która mówi właśnie o tym, że będzie, że może być, jest ustawiony jakiś radar na osobówki, na motocykle na prędkość 130. I to samo nam mówi tutaj nawigacja. No ale jest na to obejście w taki sposób. W Niemczech też nie można mieć urządzenia ostrzegającego o fotoradarach, no ale jeszcze w Niemczech się nikt tego nie czepia, że jest taka nawigacja. Proszę, tutaj stoi fotoradar, ten słupek szary, z tyłu robi zdjęcia. Ale jest ustawiony na 130 km na godzinę, tak jak powiedziałem, na osobówki i na motocykle, także jak się przekroczy 130, dopiero robi zdjęcie. Nam to nie grozi na tą chwilę. Także jak powiedziałem, w Niemczech jeszcze nie ma tego. Też nie wolno mieć urządzenia ostrzegającego w fotoradarach, ale TomTom jeszcze na Niemcy tego nie wprowadził. Tam cały czas pokazuje, że jest radar i informuje o tym, że uwaga, radar. A dojeżdżamy do parkingu, na którym spędzimy końcówkę weekendu, czyli końcówkę soboty i całą niedzielę. On jest tutaj tak, ten parking jest tu, gdzie jest stacja benzynowa, ale też tam się zjeżdża później w dół. Tam są dwa chyba, raz, dwa, trzy chyba duże nawet parkingi, powiem wam. Takie spore. Wiadomo, że najlepiej by było się zatrzymać tutaj przy samej stacji benzynowej. Ale chyba się nie uda. Z tego co widzę, trzeba będzie zjechać tam w dół. Tak jest, tutaj się nie uda. Tu jest rajka zastawiona. Też nie mogę tutaj stanąć. Tu chłodnie, to nie będę stał. Tylko chłodni. Tu też chłodnie. Tutaj muł osobówką stanął. A pojedziemy tutaj. Na spokojnie. I tak, tam jest jeden parking. Ale jest też drugi tutaj. Tu sobie przejedziemy w koło. O. I tak powiem wam, myślę teraz. Tam pojedziemy. Tam jeszcze nie stałem, powiem wam szczerze. Z tamtej strony. Tutaj już stałem. Będziemy mieli trochę daleko pod prysznic, ale się po prostu przespacerujemy i tyle. To jest taki parking pewniak, w sensie, że tu można przyjechać nawet późno w nocy i miejsce się znajdzie. No właśnie, tutaj Polak sobie coś, nie wiem, będzie gotował, poprawiał. Tu jest tak, tu stoi chłodnia, tu nie staniemy koło chłodni, bo będzie mi klekotała, ale staniemy sobie po prostu
tu na samym środeczku i będzie gitara. Górki, ale da się wytrzymać. Dobra. Jeszcze cofniemy trochę. I stoimy. Dobra, dostało się 1100 km do rozładunku. Także ja się tu zatrzymuję. Jest możliwość polatania dronem, także skorzystam z tej możliwości. Aczkolwiek tutaj nic wkoło nie ma oprócz parkingu, ale zobaczymy, jak wygląda okolica. Mamy poniedziałek i teraz tak, minus 3,5 stopnia, ale mam głos po prostu okropny. Ruszamy z parkingu Saint-Décord przed Nancy i mamy 230 km do Baden-Baden. Obok mnie jest pusto i po prawej stronie jest prawie tak samo. Tam troszeczkę aut stoi. Tacho uruchomione. Jeszcze CB włączę. Można jechać. Także dzisiaj dojedziemy do Pegnitz w Niemczech. No i co? I tam zostaniemy. A jutro dojedziemy 70 km przed miejsce rozładunku, bo nie wiem, czy na miejscu rozładunku jest po prostu miejsce do parkowania. Dlaczego nie wiem? Ano dlatego, że jak wchodzi się w Google Mapy,
No to tam jeszcze jest, można powiedzieć, budowa. Zdjęcie z budowy zrobione, nie ma ulic, nie ma dróg. Także ja nie wiem, gdzie tam się dojeżdżę. Zostanę 70 km przed, jutro w środę 7:45 jest rozładunek. Także będę miał czas, żeby dojechać sobie na spokojnie. Jeszcze mi zostanie czasu, żeby na spokojnie gdzieś pojechać po załadunek. Prawie pełny czas. Także nie ma co się szarpać. Dzisiaj 500, chyba 60 km. Jutro jeszcze mniej, chyba niecałe 500. Także jest fajnie. No to co, ja mam kawę zrobioną, śniadanie zjadłem, wyspałem się, no jedziemy przed siebie. No i niestety, jak się jedzie przez takimi nacjonalkami, to trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo przejeżdża się przez różne miasta. Ale powiem wam, że na szybach samochodów, tam gdzie jeden stał przede mną, to jest po prostu, zobaczcie tutaj, szron. Wszystko zalodziałe. A teraz jest minus 3 stopnie. Także nie jest to tak jak ostatnio było, plus 12, plus 13. Ciasno troszkę. No i jedziemy. No i to nie jest jedyna miejscowość, przez którą będziemy przejeżdżali na przestrzeni teraz chyba tam, nie wiem, 30-20 km. Minęliśmy Nancy, ale spójrzcie, jak jest piękny kolor nieba. Od takiego ciemnego granatu, wręcz czarnego, po prawie że błękit. A przechodzi to przez żółty i taki purpurowy. Ślicznie to wygląda. A tutaj zobaczcie, jaki piękny jest poranek. Słońce właśnie wzeszło, ale jest dopiero 7:15. W Łodzi już pewnie jakieś 40 minut był wschód słońca temu. My jesteśmy 70 km przed Strasburgiem. No jest piękny, piękny poranek. Mroźny, ale śliczny. Jednak poranki są cudowne. Tak cudowne, że nie zauważyłem, jak wzrosła prędkość. No i zjeżdżamy na pauzę, parking Saverne. 70 km przed Baden-Baden. Zrobimy tutaj sobie 45 minut przerwy. No i później polecimy dalej. Zrobiło się całkiem fajnie. Tylko że jedziemy na wschód, a wschodzi słońce. Także non-stop jedziemy pod słońce po prostu. Teraz wyjmę sobie takie nakładki na okulary przeciwsłoneczne, no bo nie sposób jest jechać tak normalnie w zwykłych okularach. Zobaczcie, jaki młyn tutaj jest, aż dziwne. Dobra, tutaj się zatrzymam. Co z tym moim gardłem jest? Coś tam mi się pokićkało. Dobra, stoimy. Pauza. No i co? Jesteśmy w Niemczech. I za granicą tutaj Baden-Baden, na Renie. Są pierwsze światła, także się zatrzymam i zmienię kod kraju. To jest takie chyba jedyne miejsce, najpierwsze, gdzie mogę tego dokonać. Miejsce
rozpoczęcie Niemcy zapisano. No i możemy jechać dalej.